Dobry wieczór i szczęść Boże. Zabieram głos najpierw wyłącznie z racji na to, że czuję się gospodarzem tego domu. Żartowaliśmy tu w kuluarach, że gdybyśmy ogłosili, że ta konferencja prasowa będzie poświęcona preferencjom politycznym duchowieństwa łódzkiego przed wyborami najbliższymi, to pewnie przedstawicieli mediów byłoby więcej. Tym większa nasza wdzięczność dla tych, którzy są i którzy w tej wrzawie przedwyborczej chcą posłuchać o wydarzeniu, które dla nas jest bardzo ważne, dla nas, którzy tworzymy Kościół Jezusa Chrystusa w Łodzi i chcemy odnajdywać się w jedności coraz bardziej i bardziej. Zaprosiliśmy Państwa przede wszystkim, byście mogli być świadkami wydarzenia, o którym już jest głośno, bo tu i ówdzie o nim pisano, ale faktycznie jeszcze nie zostało dokonane w sposób uroczysty. To znaczy chcielibyśmy dokonać dzisiaj erygowania, oficjalnego erygowania Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi, którą mają powołać do życia dwa podmioty, mianowicie Archidiecezja Łódzka i Łódzki Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. W związku z tym najpierw bardzo proszę księdza Sanko Korozę, który jest przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, aby zabrał głos. Dzień dobry. Ja postaram się Państwa nie zamęczyć, bo Ekumeniczna Szkoła Biblijna w przestrzeni medialnej istnieje już od jakiegoś czasu, więc wszystkie informacje z nią związane również tam są obecne. Chciałbym tylko powiedzieć, że ja czerpię z tego faktu osobistą radość, z tego, co dzisiaj się tu dzieje, z tego podpisania aktu erekcyjnego tej szkoły, z tego, że możemy razem studiować Pismo Święte, tak jak razem zabraliśmy wspólny zresztą przekład ekumeniczny na pielgrzymkę do Izraela w grudniu zeszłego roku. W ogóle dużo rzeczy robimy w Łodzi razem i to jest fantastyczne i bardzo, bardzo takie napędzające duchowo dla mnie. Okazuje się, że jednak chrześcijanie naprawdę mogą dawać dobre świadectwo jedności. Nie musimy być jednakowi, ale możemy być jednym, tak jak chce tego od nas Pan. No więc, żeby już nie przedłużać, ja się z tego strasznie cieszę i do tej radości Państwa zapraszam. To było szybciej niż spodziewaliśmy. Ja może tylko dodam do tego jedno zdanie, że szkoła ma szansę być takim miejscem systematycznej jedności. I chyba o to tak naprawdę szło, kiedy myśleliśmy o tym, jaki sposób kontynuacji takich wydarzeń ważnych, ale jakoś jednak sporadycznych, takich jak Tydzień Ekumeniczny, czy choćby właśnie jak ten wyjazd wspólny do Izraela, jaki sposób kontynuacji systematycznej znaleźć. Szkoła dostarcza takich możliwości. Szkoła jest wydarzeniem systematycznym, jak każda szkoła. Więc będziemy się spotykać przynajmniej raz na miesiąc i w tym roku tylko zaczynamy, a mamy nadzieję na to, że ta szkoła będzie wydarzeniem ciągłym i że będzie trwać tak długo, jak długo można czytać Pismo Święte, to znaczy każdy z nas do końca życia, a potem nasi następcy w łódzkim kościele. Najwięcej wiadomości o aktualnym stanie szkoły posiada ksiądz biskup Marek Marczak i bardzo bym prosił, żeby zabrał głos i powiedział o tym, co się dzieje, jak się dzieje, jaki szkoła ma w tej chwili popyt, a jak będzie wyglądać podaż, to ksiądz biskup Marek najwięcej może powiedzieć na ten temat. Mogę na siedząco? Ksiądz biskup wszystko może. Dziękuję bardzo. Na początku chciałbym powiedzieć, że logika naszego myślenia o szkole biblijnej, ekumenicznej w Łodzi była taka. Ile osób powinno się zgłosić, żeby ona mogła funkcjonować? I gdzie powinniśmy znaleźć dla tej grupy miejsce? A w trakcie przygotowań do ogłoszenia zapisów i od pierwszego dnia, kiedy te zapisy ruszyły,
nasza logika się zupełnie zmieniła. Mianowicie, kiedy pierwszego dnia zapisów pojawiło się kilkadziesiąt telefonów z zapytaniami na temat tej szkoły, to okazało się, że powinniśmy raczej szukać w miarę dużego pomieszczenia dla uczniów tej szkoły. I no właśnie, czy wystarczy nam miejsca, czy znajdziemy takie miejsce w Łodzi, żeby wszystkich chętnych pomieścić. Zapisy do tej szkoły ruszyły od pierwszego dnia sierpnia bieżącego roku. I tak jak powiedziałem, już od pierwszego dnia zgłaszało się bardzo dużo osób. Co ciekawe, chętni pojawili się ze wszystkich stron Polski. Od najdalej położonych, poprzez oczywiście nasze środowisko łódzkie. Co było dla nas z jednej strony zaskoczeniem, ale oczywiście zaskoczeniem bardzo pozytywnym. Zaczęli dzwonić i pisać ludzie, którzy już wcześniej słyszeli o tej szkole w internecie, czytali o niej i czekali tylko na dzień, kiedy będą mogli spróbować się do niej zapisać. Jesteśmy mniej więcej w połowie września, a miejsce przeznaczone na tę szkołę, na spotkania, mogę powiedzieć, że się wypełnia, właściwie już przepełnia. Liczymy, że w tej szkole będzie mogło brać udział około 200 osób. I tak jak wspomniałem, w internecie znajdują się informacje na temat tego, w jaki sposób złożyć swoje zgłoszenie, jakie dokumenty należy wypełnić. W internecie można też znaleźć program spotkań całorocznych tej szkoły, tematykę tych spotkań, osoby, które będą prowadzić zajęcia i także odnaleźć informację, że chcemy, aby ten pierwszy rok funkcjonowania szkoły zakończył się wspólnym wyjazdem, pielgrzymką do miejsc, które są opisane w Apokalipsie. Myślę, że do tych informacji trzeba dodać podziękowania. Podziękowania na pewno dla odpowiedzialnych z różnych kościołów chrześcijańskich z Łodzi, którzy od samego momentu, kiedy pomysł tej szkoły się pojawił, podeszli do niego bardzo entuzjastycznie, z wielką radością. I kiedy zaczęliśmy spotykać się, aby omawiać szczegóły tej szkoły, to pojawiły się także osoby, które zaoferowały swoją pomoc. I proszę pozwolić mi wymienić kilka osób, które poświęciły tym przygotowaniom dotychczasowym czas, wysiłek, swoje talenty. Myślę, że trzeba wymienić na pierwszym miejscu siostrę Marię z naszego Wydziału Duszpasterstwa, która pracuje w sekretariacie tej szkoły. Sekretariacie, który znajduje się fizycznie w Wydziale Duszpasterstwa naszej kurii, archidiecezji łódzkiej, i która pewnie najlepiej wie, jakie osoby, ile osób dzwoniło, pytało się, ile musiała udzielać informacji, wyjaśnień, aby te zapisy mogły trwać, mogą trwać. Siostrze Marii naprawdę należą się głębokie wyrazy podziękowania ze strony wszystkich, którzy,
którzy myślą i tworzą tę szkołę. Chciałbym też wymienić panią Marię Czajkowską z Uniwersytetu Łódzkiego, która oprócz swoich rozlicznych zajęć rzeczywiście poświęciła wiele czasu, wiele swoich wysiłków, aby informacje o tej szkole znalazły się w internecie, tak, żeby miały konkretny kształt graficzny. I chciałbym tutaj dodać do tych dwóch osób, do siostry Marii i do pani Marii, także księdza Wiesława Kamińskiego, przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa z naszej kurii, i także księdza Michała Makule, proboszcza z parafii świętego Mateusza w Łodzi, z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Powinienem wymienić też księdza Leszka Wakułę z kościoła baptystów, chrześcijan baptystów, księdza Senko Korozę z kościoła ewangelicko-reformowanego i też księdza Eugeniusza z kościoła prawosławnego, który zacznie działać. Wszystkim osobom, które bardzo życzliwie do tego pomysłu podeszły, które nie tylko dopytywały się, ale także promowały ten pomysł, opowiadały innym, namawiały innych, i myślę, że jest to takie wspólne dzieło. Ksiądz arcybiskup wspomniał o dwóch organizmach, które erygują, zakładają tę szkołę, mianowicie o archidiecezji i o łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, ale to jest bardzo dużo osób z tych wszystkich kościołów, które są obecne w Łodzi, które temu projektowi naprawdę kibicują i czekają, kiedy będzie można przyjść na pierwsze spotkanie. Jedzie. No to może przyjedzie na podpis. Mówisz, że za pół godziny będzie. O. A to już gdzieś za 20 minut. Może takie jeszcze do tego, co powiedział biskup Marek, jedno dopowiedzenie, że szkoła ma w zamyśle takie jakby trzy moduły zajęć. Pierwszy to jest, nazwijmy to, moduł egzegetyczny, taki bardzo podstawowy, wprowadzenia w studium Pisma Świętego. Drugi, równie ważny, który gdzieś dotyka definicji ekumenizmu, to jest wspólne doświadczenie słuchania Słowa Bożego, czyli chcemy się dzielić tym, jak chrześcijanie w różnych kościołach nasłuchują słowa, w jaki sposób je czytają, w jaki sposób wykorzystują słowo w liturgii, w jaki sposób otwierają się na to słowo w prywatnej modlitwie. Jest tak, że każdy z kościołów ma swoje własne w tym zakresie doświadczenia, swoje własne metody studiowania i czytania Pisma Świętego. I tym chcemy się dzielić między sobą w takim poczuciu, że to jest właśnie wymiana duchowych darów. Tak jak przynajmniej definiuje ekumenizm ostatni papieża, że nie chodzi tylko o to, żeby mieć o sobie wzajemną wiedzę, tylko wymieniać się tym, co Duch Święty wzbudza w poszczególnych kościołach. I to chcemy czynić. A trzeci moduł to jest właśnie taki, nazwałbym go pewną formą wykładu monograficznego. To w tym roku będzie studium nad listami do siedmiu kościołów Apokalipsy. I ufamy, że taki właśnie monograf z reguły będzie się kończył wyjazdem trochę studyjnym, a trochę pielgrzymkowym. I tutaj możliwości są ogromne, jak wybierać na następne lata właśnie tematykę tych monograficznych wykładów. Mówiliśmy w czasie wyjazdu do Izraela, że warto by było też pogłębić nasze wejście w Stary Testament.
I to też może być tematyka drugiego, trzeciego, piątego i piętnastego roku działania szkoły, daj Boże. Może teraz zrobilibyśmy tak, że jeśli Państwo, dziennikarze, którzy są wyjątkowi, bo przyszli, mieliby jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to bardzo prosimy. A jak pytania ustaną, no to dokonamy tego radosnego wydarzenia. To znaczy podpiszemy dwa dokumenty. Pierwszy to będzie akt założycielski szkoły, który podpiszemy we dwóch z księdzem Semką. A drugi akt to będzie podpisanie statutu szkoły, pod którym się podpiszą przedstawiciele wszystkich kościołów, jakie te szkoły będą tworzyć.